Dzień dobry. Dzisiaj będzie o kontroli RODO, którą mieliśmy w firmie hostingowej. Natomiast tak naprawdę to, o czym ja będę mówić, dotyczy nie mojej firmy, znaczy będzie dotyczyło mojej, przykład będzie na mojej, natomiast dotyczy waszych firm. Tak naprawdę to każdy z was powinien to, co ja pokażę, odnieść do siebie, bo tak naprawdę to was dotyczy dokładnie ten sam problem. No, jeżeli chodzi o mnie, no to jakby mało istotne. Oprócz tego, że pracuję w firmie Smart Host i tam była kontrola, o tym na tym będziemy bazować. Dobra, na początek małe przypomnienie dla tych, którzy zapomnieli. Ja, jak i wy, możecie występować w dwóch funkcjach. Pierwsza z tych funkcji to jest administrator danych osobowych, czyli klient zakłada u nas konto hostingowe, przekazuje nam swoje dane, no bo no, zakłada konto, tak? Jak klient przychodzi do was, to przekazuje wam swoje dane, w związku z tym wy stajecie się administratorem danych osobowych, czyli bezpośrednio od klienta macie dane. To jest prosta sprawa, wystarczy tylko tak naprawdę poinformować klienta, kto jest administratorem danych i sprawa jest łatwa. Dużo bardziej skomplikowana sprawa jest z tym, że możecie występować, tak samo ja, w drugiej formie, czyli jako podmiot przetwarzający, tak zwany procesor. I to są dane osobowe, które nie przekazał wam klient, tylko klient na przykład u nas ma sklep internetowy, klienci u niego zakładają konta, jego klienci, no a my mamy dostęp i zarządzamy tymi danymi, w sensie sklepem, mamy dostęp do tych danych, czyli przetwarzamy te dane, nie klient nam przekazał, tylko klient naszego klienta. Taka sama sytuacja jest w waszym przypadku, robiliście stronę, administrujecie tą stroną, w związku z tym zarządzacie danymi, które nie przekazał wam klient, tylko klient waszego klienta. Prawda? Czyli mamy powierzenie danych. Obydwie rzeczy podlegają oczywiście pod RODO, natomiast w tym drugim przypadku jest więcej problemów, bo trzeba mieć jakąś podstawę tego przetwarzania danych. Jeżeli chodzi jeszcze raz o podsumowanie, czy firma hostingowa jest administratorem danych? Tak, oczywiście. Czy jest podmiotem przetwarzającym? Tak, oczywiście. Inna firma administrująca stroną www, czy jest administratorem? No jest. Czy jest podmiotem przetwarzającym? No też jest. Inny przykład, jakaś wirtualna asystentka, która się zajmuje stroną albo różnymi innymi rzeczami w firmie, też jest, występuje w tych dwóch funkcjach. W związku z tym, o ile z pierwszą nie ma problemu, z drugą jest problem, bo trzeba mieć papier na to, na jakiej podstawie to przetwarzać. No i z czym nam się kojarzy RODO? No właściwie RODO tak naprawdę, jak słyszymy RODO, to każdy mówi, a na tam umowę powierzenia przetwarzania się podpisze i mamy podkładkę, że przetwarzamy te dane legalnie. No tam mamy tę umowę, która się często nazywa po prostu umową RODO, tak to w Polsce się przyjęło. No i teraz pytanie, czy to wystarczy? Okazuje się, że umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych to nie jest to samo, co wdrożenie RODO w firmy. Czyli podpisując umowę z klientem, który nam przekazuje dane do przetwarzania, to my podpisujemy jakąś tam umowę. No ale w tej umowie coś jest, prawda? I teraz pytanie co? No więc ta umowa to jest tak naprawdę tylko czubek góry lodowej. To jest właściwie ostatni etap tego, co powinniśmy zrobić u siebie w zakresie RODO. Pozostałe rzeczy to jest między innymi wdrożenie RODO. I to wdrożenie RODO to jest na przykład analiza ryzyka. Rejestr czynności przetwarzania, który powinniśmy prowadzić. Wniosek o udostępnienie danych, powinniśmy go mieć, taki gotowy wniosek. Powinniśmy mieć politykę bezpieczeństwa przygotowaną. No i te takie rzeczy, na przykład polityka czystego piórka, mieć opracowaną u siebie w firmie, mieć klauzulę informacyjną, mieć oświadczenie o poufności i mieć na przykład procedurę w przypadku naruszenia danych osobowych. To są takie rzeczy, które w dużym skrócie powinniśmy mieć w ramach wdrożenia RODO. Przy czym tu są też również rzeczy bardzo duże, jak na przykład polityka bezpieczeństwa. Czyli to powinniśmy mieć, a ostatecznie podpisujemy umowę o powierzenie. A ponieważ to wszystko mamy, no to jest pewnie zawarte w tej umowie o powierzenie. Umowa powierzenia, z czego to wynika? Umowa powierzenia zawiera między innymi taki zapis, że my będziemy przetwarzać te dane no zgodnie z jakimiś dobrymi praktykami oraz zasadami RODO. No i teraz sprawa się komplikuje właśnie o to RODO. Czyli tak naprawdę wszystkie te rzeczy, o których ja powiedziałem, pośrednio albo bezpośrednio wynikają z tego, z tej ustawy RODO. Ustawa RODO ma 47 stron. Podobno ktoś kiedyś je przeczytał. No nie wiem, ja przeczytałem, ale to może jestem wyjątkiem jakimś. W każdym razie nie jest to już takie oczywiste. No i trzeba jeszcze zrozumieć, prawda, i zastosować. Bo często jest, część w tej ustawie jest napisanych takich rzeczy, które są bardzo proste, ale trzeba na podstawie z nich na przykład coś przygotować. To już nie jest takie proste.
I w tej umowie RODO bardzo często jest również taki zapis, że administrator, i to jest zapis też, który wynika z umowy, z ustawy RODO. Administrator, znaczy procesor umożliwia administratorowi przetwarzającemu przeprowadzenie audytów i współpracowanie ich przy prowadzeniu. I dokładnie to się stało u nas. To znaczy my podpisywaliśmy, czy podpisujemy z klientami hostingowymi umowy powierzenia, no bo klienci nam przekazują swoje dane, w związku z tym, żeby być legalnym, my deklarujemy, że stosujemy zasady RODO, a oni się cieszą, że przekazują je komuś, kto stosuje zasady RODO. No i teraz okazuje się, że przyszedł niedawno do nas taki niewinny mail. Znaczy na pierwszy rzut oka wygląda niewinnie. Ja nawet o nim nie wiedziałem, ponieważ on przyszedł do naszego inspektora ochrony danych osobowych. On dopiero mi powiedział, że taki mail przyszedł. Mail jest bardzo prosty, że mając na uwadze zapisy jakieś tam prawda, umowy powierzenia przetwarzania danych, czyli tej naszej umowy, zawartej między jakimś tam wojewódzkim urzędem czegoś tam gdzieś tam, zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonej listy kontrolnej oraz odesłanie jej w terminie 5 dni od daty wiadomości, no i podpisany tam jakiś inspektor. No brzmi niepozornie. No i wszystko kwestią jest tego, co jest w tej liście kontrolnej, prawda? No to zaraz wam pokażę. Lista kontrolna to są takie pytania i po prawej stronie miejsce na odpowiedź. Pierwsze pytanie jest banalne. Czy przedmiot przetwarzający, czyli my, pomyślcie sobie, że gdybyście wy dostali taki od waszego klienta audyt, no to pytania byłyby do was, prawda? Czy wy sobie powołaliście inspektora ochrony danych osobowych, tak? I ODA tak zwanego. Znowu w ustawie RODO jest napisane, kto musi, kto może, a kto nie musi. W przypadku firmy hostingowej jednym z warunków jest to, że przetwarzamy dane osobowe na dużą skalę, no bo mamy, nikt nie ma 10 klientów, prawda, tylko mamy tych klientów setki albo tysiące, w związku z tym skala jest duża. Stąd my mamy tego inspektora ochrony danych, no bo jakby skala jest duża, to jest jeden z warunków. W związku z tym tak, okej, proste pytanie pierwsze. Pytanie na przykład czwarte, żeby przeskakiwać, bo zadam tych pytań jeszcze kilkadziesiąt. Czy podmiot przetwarzający, czyli ja albo wy, jest w stanie wykazać przestrzeganie zasad poufności, integralności, dostępności i rozliczalności dotyczących przetwarzania danych osobowych przez przedstawienie obowiązujących wiemy do organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych? Jesteśmy w stanie, tak? Tylko trzeba pokazać procedury jakieś albo dokumentację, czyli trzeba ją mieć. I trzeba mieć procedury. I potem z tych procedur pomyśleć, która procedura mówi o tym, że jesteśmy zasady poufności na przykład, o może proste, ale zasady na przykład rozliczalności, że mamy jakiegoś pracownika, który... Dobra, lecimy dalej. Czy wdrożone przedmiotem przetwarzającym procedury zapewniają zgodność tam z prawem, stosowanie wymagań w zakresie przekazywania danych do państwa trzeciego. Albo jakieś tam jeszcze inne punkty. No i na końcu jest takie niewinne zdanie znowu. Jeżeli tak, to kiedy miała miejsce ostatnia aktualizacja wdrożonych procedur? Czyli procedury są i jeszcze je aktualizuje się. I to też wynika z RODO. Bo tam jest napis tak na tych 47 stronach, że należy to aktualizować. Nie napisałem co ile, ale aktualizować. No to teraz pytanie, czy ktoś to aktualizuje? Jak już raz zrobił sobie taką dokumentację super, to teraz jeszcze musi ją aktualizować, tak? Dobra, no, następne pytanie, siódme jest banalne. Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierające wszystkie informacje z artykułu 3 ust. 2 RODO? Tak, to jest proste, wszyscy prowadzą. Prosta rzecz. No to akurat rzeczywiście jest proste, bo jest to jeden z warunków, które jak ktoś komuś robi wdrożenie, to najczęściej mówi, że musisz mieć taki rejestr. I jego się prowadzi. U nas elektronicznie. Jak wygląda procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą, uwzględniające wspieranie administratora w realizacji tych praw? Proszę o przedstawienie odpowiedniego wyciągu z procedury. No to znowu musicie mieć procedurę. Tak? Na przykład usunięcie danych. Klient się do nas zgłosił ostatnio, chciał usunąć dane osobowe i był problem z tym, bo administrator się zastanawiał, no dobra, ale jak napisał, że chce usunąć dane, my je usuniemy, no ale powinniśmy jakoś dokumentować, że on chciał, tak? Czyli zostawiamy jego dane.
no bo no musimy wiedzieć, nie możemy tak po prostu usunąć i koniec, nie? Oczywiście okazało się, że mamy na to procedurę, która jest napisana, że do czasu przedawnienia roszczeń 6 lat, my i tak musimy jakieś podstawowe dane trzymać. To są takie rzeczy, które w tej procedurze akurat u nas były, ale trzeba je mieć. 3 minuty. Czy mamy jakiś podwykonawców i czy oni na przykład zostali zapewnieni pod kątem, sprawdzeni pod odpowiednim poziomem ochrony danych osobowych? Czyli się okazuje, że jak my zlecamy komuś coś, to my powinniśmy gwarantować, że ten ktoś na takim samym poziomie trzyma procedury bezpieczeństwa danych osobowych jak my. Ale to my, jak, czy ja, czy wy jesteście w stanie, musicie to zagwarantować, że tak będzie. No tutaj, czy dostęp do pomieszczeń dla sprzątaczek i ochrony jest odpowiednio nadzorowany? Takie banalne pytanie w sumie, nie? Jak wygląda procedura tutaj zgłoszenia naruszenia danych osobowych i oczywiście no, prosimy o wskazanie odpowiedniej procedury. Tak? Procedura też oczywista, jedna z takich, które są wymienione bezpośrednio w RODO, że taką trzeba mieć. Trzeba mieć. No to kto tam się zajmuje naruszeniami i też wyciąg odpowiedni z procedury. Tak? I w zasadzie te wszystkie pytania, ja je w dużym skrócie, bo już 3 minut mam, już teraz mniej. One w zasadzie wymagają tego, że umowa powierzenia jest tylko czubkiem góry lodowej temu, że macie wdrożone RODO. Tak naprawdę pełne, łącznie z procedurami, politykami i tak dalej. W związku z tym trzeba to zrobić, bo nas obowiązuje prawo wszystkich. Tak dokładnie ta ustawa RODO nieszczęsna obowiązuje każdego, kto się zajmuje danymi osobowymi. W związku z tym właściwie każdego. I wszyscy o tym wiedzą. U nas akurat było proste, bo administrator, inspektor ochrony danych wysłał tą odpowiedzi na te wszystkie pytania następnego dnia po prostu. Czyli otworzył procedurę, przekleił konkretny kawałek i wysłał. Ale tylko dlatego, że mamy to zrobione dobrze. To znaczy mamy zrobione w ogóle procedury, polityka i tak dalej. U nas ta dokumentacja ma około 250 stron. Masakra, nie? Ale jest. I wiemy, co zrobić. Jak coś się stanie, to wiemy, otwieramy procedurę i czytamy. Tak? Natomiast bardzo wiele firm niestety nie ma tego i na takie pytania nie bardzo jest w stanie odpisać. Bo właściwie no, zacytować procedurę, której nie ma. Tak? To jest mniej więcej wdrożenie RODO, czyli takie najbardziej cenne rzeczy, które należałoby właściwie zrobić. To nie jest samo, co na tej górze lodowej było, tylko w takiej formie teraz punktów. Czyli to są takie rzeczy, które powinniśmy mieć wszyscy w ramach wdrożenia RODO. No, czy je macie? Zakładam, że tak. No bo przecież wszyscy jesteśmy zgodni z RODO. Tu się pojawia jeszcze jeden problem, który ostatnio nam wpadł na pomysł, czy co by się stało, gdybyśmy nie przeszli tego audytu. No bo w zasadzie klient podpisał z nami umowę powierzenia, czyli my mu gwarantujemy, że my spełniamy zasady RODO, a jakbyśmy nie spełniali, no to okej, klient może rozwiązać umowę, tak? To jest prosta sprawa. My mu oddamy kasę, to nie problem. Ale my przetwarzaliśmy dane niepoprawnie przez jakiś okres, nie wiem co. To teraz pytanie, co tam się stało z tymi danymi? Skoro my gwarantowaliśmy poufność, a jej nie było. Albo może była, tylko nikt tego nie wie, bo nie było procedur. No i teraz pytanie, co ktoś to pociągnie dalej, nie? Czy będzie naruszenie? Czy wyciek danych mógł być, mógł nie być? No nikt tego nie sprawdzał, nie było procedur. To zostawiam jako pytanie otwarte, bo nie wiem tak naprawdę, co by się mogło stać. Natomiast tym bardziej warto mieć procedurę, znaczy wdrożone RODO po prostu.